Siema ludziska, ja jestem Jacko, to jest kolejny odcinek z mojego poradnika do gry Life is Feudal Your Own. Dzisiaj zajmiemy się w sumie, że tak powiem, ogarnięciem podstawowych surowców, bez pomocy których nie damy rady się bardziej rozwinąć, stworzyć lepszych narzędzi i tak dalej. Oczywiście to jest, wiecie, postęp cały cywilizacyjny. I zaczniemy z samego początku od drewna. Drewna, jak widzicie, jest to podstawowy budulec każdego, wszystkiego w sumie, o czego zaczniemy, bo bez drewna praktycznie nie weźmiemy, nie zrobimy węgla kamiennego, nie damy radę przepalić na przykład, nie damy radę zrobić narzędzi, nie damy zrobić rady niczego. O, tam Milner sobie biegnie, żeby na przykład zrobić lepsze metalowe, bo potrzebujemy drewna, żeby też rozpalić w piecu, żeby i tak dalej, nie? Żeby po prostu sobie dać przekuć. Podstawowe drzewo można ściąć normalnie. Ale na początku tylko takie drzewko gdzieś ścinać, to jest w zależności od naszego poziomu umiejętności loggingu, nie? Zależy od tego, na początku jesteśmy tylko w stanie to ściągać, a żeby na przykład ścinać takie drzewa, to jest akurat drzewo rodzaju twardego, są jeszcze drzewa rodzaju miękkiego, które możemy ścinać już na 30 poziomie, to akurat już na 60. I żeby wbić oczywiście taki wysoki poziom, 60 loggingu, potrzebujemy mieć tutaj 60 tego. Bo jeśli na przykład tu mamy 30, odblokowuje się nam następny skill, ale jeśli nie mamy tutaj 60 wbitego, to tutaj ta bariera jest ustawiona na 30 poziom. I żeby awansować w tym dalej, potrzebujemy bardziej rozwinąć ten skill. Tak, wiecie, żeby nie było za łatwo. I tak, jeśli na przykład nie mamy odpowiedniego skilla tutaj w tym logging, to możemy w bardzo łatwy sposób sobie to podnieść. Klikamy prawym na drzewo. Na początku inspect the tree, czyli sobie sprawdzamy, co się na tym drzewie znajduje, jaką ona ma jakość i tak dalej, i tak dalej. I jak widzimy, ona jest bardzo wysokiej jakości, czyli 97. Jest to dąb z tego, co się orientuje. I tutaj zawiera 60 sztuk kory, 120 sztuk tych wszystkich gałęzi, które są używane do tworzenia różnych narzędzi, tak jak pokazywałem w poprzednim poradniku, i mamy jeszcze 12 sztuk sadzonek. I najlepszym sposobem będzie... Aha, znowu mi się zacięła posa, nie wiem dlaczego. Ale tak, najlepszym sposobem, żeby to zrobić, będzie po prostu ściąganie kory. Czyli get a berg, bo tej opcji jeszcze nie macie, dopóki nie będziecie mieli poziomu, i po prostu używacie tego, żeby pościągać właśnie korę z drzewa. Najszybszy sposób, ja tak w bardzo szybki sposób dałem radę zdobyć, wiecie, odpowiednią ilość poziomu. Jeśli mamy na przykład drzewo, podchodzimy sobie do jakiegoś drzewa, akurat jest brzydkie, niepotrzebne tutaj. Tam buduję te murki dalej, Julny. Nasz obóz przygotowawczy do rozbudowy wioski. I klikamy logging i cut down. I nasza postać, jeśli mamy oczywiście założony topór tutaj, w tym naszym tym, zetnie drzewo, i potem jak już to drzewo jest, wiecie, przewrócone, zostaje nam jeden pieniek, i w zależności od tego, jak duże to było drzewo, to od tego zależy, ile będziemy w stanie wyciąć desek. Zresztą wam pokażę, wyciąć tutaj akurat mamy pieńki do opalenia, tutaj mamy zwykłe deski budowlane i tutaj mamy, nie wiem jak to nazwać, belki po prostu używane w budownictwie, nie? Na najwięcej da się tych, tych biletów da się wyrżnąć, tych pieńków do opału, do wykonywania rękojeści, do narzędzi tych bardziej zaawansowanych. Deski są z reguły do budownictwa, do wytwarzania na przykład różnych przyrządów ciesielskich i tak dalej, a oczywiście building logi, jak sama nazwa wskazuje, do budowy bardziej zaawansowanych budynków albo tych bardziej podstawowych. Możemy sobie wyciąć oczywiście bilety. Na początku najlepiej właśnie jest wyciąć te pieńki do opału. One są jak najbardziej potrzebne, gdy sobie zbudujemy piec, będziemy mogli przepalać albo gotować, albo do ogniska są też jako po prostu opał, nie? Chyba wszystko, co powiedziałem na temat drzew. Ach, jeszcze jedno. Z drzew możemy ściągać sadzonki. Ja to nie wiem, czy wspomniałem w pierwszym poradniku, ale możemy ściągać sadzonki i od tego, jaką sadzonkę możemy posadzić, czy z drzewa akurat. Chyba, który skill odpowiada? Chyba forestry, chyba to odpowiada, jaką sadzonkę jesteśmy w stanie posadzić. Na 30 poziomie możemy sadzić właśnie z miękkiego drewna drzewa.
Na 60 możemy z twardego drewna, tylko jakiegoś rodzaju. Znaczy, bo tak, to jest duże drzewo z twardego drewna, są jeszcze małe z miękkiego. Tak, w sumie z miękkiego to jest osobne, są małe z twardego drewna i są jeszcze duże z twardego, to jest rodzaj dużego i żeby, jak ja tam pokazywałem, żeby sadzić akurat tutaj tego, ten dąb, to te potrzebujemy, co ja wybrałem w ogóle? Potrzebujemy 90, widzicie, elm, maple i oak, to możemy sadzić, jeśli będziemy mieli 90 poziom, ja akurat ma 74, czyli nie jestem w stanie tego, że tak powiem, posadzić. Dobra, to teraz się weźmiemy za... Jak się rozjaśni, się weźmiemy za kamień. Dzionek ładnie wstał, ładnie jest jasno, to możemy kontynuować dalej. A więc skończyliśmy na wydobywaniu kamienia i ogólnie o tym, co ma być, jeśli chodzi o samo wydobywanie. Za wydobywanie odpowiada skill terraforming i wydobywać, raczej kopać tunele możemy od 60 poziomu. Bardzo szybko się wbije terraforming poprzez na przykład, jeśli mamy trawę gdzieś i oczywiście musimy mieć łopatę ubraną. Łopatę na przykład damy sobie zamiast piły, bo piły nie będziemy jak na razie używali. O, i na danym terenie szukam gdzieś kratki prawym. Terraforming i lower ground level, jeśli chcemy obniżyć dany poziom o na przykład o 1, nie? Ktoś tam coś pisał na czacie, myślałem. I wtedy my mamy w ekwipunku ziemię. Gdzie mamy ziemię w ekwipunku i możemy tą ziemię na przykład wysypać, żeby było widoczne dla was, wysypię ją tutaj na przykład. Tutaj terraforming raise ground level. Jak widzicie, tutaj wzrosł nam skill z 80.29 do 80.52 i w ten sposób sobie bardzo szybko wbijecie. Nie martwcie się wcześniej, jeśli macie niższy poziom, tak do 60, bardzo szybko rośnie, potem już zaczyna powoli się pod górkę. Już jest potem. Ale jeśli chcemy wykopać tunel, to nic takie coś jak tutaj. Trochę wygląda jak w Minecrafcie, bo kanciate, no ale co poradzić. Klikamy prawym. Terraforming i dig a tunnel. I nasza postać zaczyna kopać ten tunel, kopać cały czas ziemię. Trzeba pamiętać, żeby ziemię na przykład odsypywać sobie w jednym miejscu. Tutaj mamy akurat żelazo, które wydobyliśmy. Taki kopiec. Tutaj mamy akurat sam kamień, który daliśmy wydobyć. I jeśli na przykład już się przebijemy przez warstwę ziemi i dojdziemy do takiego czegoś. Czekajcie, zmienię tutaj. O, nie wiem, tak dziwnie mi to drży. I jeśli chcemy na przykład wykopić ten kamień, to klikam prawym. Terraforming i dig a tunnel. I możemy po prostu sobie kopać. Tak jak widzicie, nasza postać zaczyna kopać. I w zależności od tego, ile ma ściana, on dostanie jakiś procent ziemi, jakiś procent tego kamienia. O, dostał, widzieliście? Czekajcie, czas on wyjdzie, bo to jest masakra. O, przestało mi. Możemy sobie oczywiście przełączać pomiędzy trybem pierwszoosobowym a trzecioosobowym, więc też nie ma jakiegoś takiego problemu. I teraz, jeśli sobie na przykład wydobyliśmy to jest ziemia, tylko to jest z lasu, ze ściółki ziemia i na tej ziemi, jeśli sobie ją wysypimy, możemy sobie sadzić różne sadzonki właśnie drzew, bo drzewa na normalnej trawie nie damy rady posadzić, tylko właśnie na tej ziemi. Jeśli chodzi o właśnie, to jest zwykły rok. Rok jest wykorzystywany do budowy wielu budowli, różnych pieców i tak dalej, i tak dalej. Go idzie też przetwarzać w takie coś. To jest Sharped Rock, chyba się to nazywa. Tak, Shaped Rock. Żeby właśnie tworzyć Shaped Rocki. One są bardzo często potrzebne, żeby do budowy oczywiście. To klikamy na nasz kilo, nieważne jaki byśmy mieli. Możemy mieć stalowe, metalowe, siaki, takie owaki. Klikamy prawym i Shape. I to oczywiście z listy mamy do wyboru Shaped Rock, Shaped Granite, Marble Plate, czyli taki płat marmurowy i mamy moździerz. Moździerz oczywiście służy do mieszania różnych składników, różnych ziół, które damy radę zebrać w lesie, ale o tym innym razem. My oczywiście będziemy się interesować Shaped Rock, jak widzicie jedna sztuka tego kamienia. Shape to jest chyba wygrawerowany kamień, czy jakoś tak. Nie wiem dokładnie, jak to ten tłumaczyć, ale jak widzicie tutaj potrzebujemy 20
właśnie kamienia, żeby wytworzyć jedną sztukę. Mamy 38, czyli damy radę tylko jedną sztukę zrobić. Tutaj działa tak zwany autocrafting, czyli zaraz po zrobieniu jednego robi się drugi. Ale zaraz widzicie, jak zobaczycie, że mamy niewystarczająco kamienia, jest informacja, że potrzebujesz 20 tego kamienia, żeby zacząć ten proces. I tak to w sumie wygląda. Jeszcze do tematu kopalni wrócimy innym razem, jeśli będziemy przepalanie i oczywiście o co chodzi z poszukiwaniami i tak dalej, i tak dalej. To teraz przejdziemy do trzeciego i ostatniego etapu dzisiejszego poradnika, czyli glina. Często do budowy różnych pieców albo do wypalania jest potrzebna glina. Glinę jest nietrudno znaleźć na mapie, ale jeśli ktoś z was by miał problemy, wystarczy sobie włączyć naszą mapkę. Oczywiście sobie wyłączymy. Włączamy sobie naszą mapkę. Przybliżamy sobie tyle, ile się da. I to, co widzicie, to te wszystkie takie brązowe paski, to wszystko tutaj, to są właśnie miejsca, gdzie możemy znaleźć glinę. Jak widać, na północy nie ma tego za wiele. To jest tylko jedna. Na wysepce też nie ma. Na południu też słabo. No nie, tutaj nawet są gliny, ale tutaj akurat myśmy wybrali takie optymalne miejsce, że mamy do gliny, mamy wodę, mamy iron i mamy różne, wiecie, surowce nie nam potrzebne. Akurat ja tutaj chcę podejść do najbliższego, że tak powiem, źródła tej gliny, która nam będzie oczywiście potrzebna, widać, któryś tutaj korzystał. Możemy na dwa sposoby wydobywać, albo możemy, czekajcie, prawym terraformik i obniżać teren, czyli sobie wykopywać, albo możemy też dig a tunnel i możemy po prostu w większej ilości wydobywać i przy okazji kopać tunel. To zależy od tego, jak chcecie sobie niszczyć, czy chcecie niszczyć, czy nie chcecie niszczyć sobie właśnie tego terenu, po którym będziecie tutaj chodzić. Ja bym zalecał po prostu używać łopaty do tego, czyli obniżanie normalnego poziomu. Z racji tego, że nie zapaskudzimy sobie tak mapy, bo widzieliście ten tunel troszeczkę... Oj, ziemia się sypała. I ten... Obrzydza, znaczy psuje nam to mapę, w ogóle brzydko to wygląda, taki tunel wykopany. I jeszcze mogę wam powiedzieć tak przy okazji, że przy na przykład przy usypowaniu jakiejś górki albo coś takiego po stromych zboczach zsypuje się ziemia, zsypuje się kamień, jeśli byśmy ten... To nie ma tak, że wiecie, że tak jak w Minecrafcie, że sobie coś zostanie wyżej. Jeśli na przykład mamy górę i sobie tam postanowimy wyrzucić od nas jakąś tam, jakąkolwiek ziemię, to ona się zsunie do poziomu, do jakiegoś kąta, to zwyczajnie, że to się tak fajnie suwa i się zastępuje. Czy ja wszystko powiedziałem? To jest glina, którą wykopaliśmy. To chyba wszystko powiedziałem, jeśli chodzi o ten poradnik. Tak myślę, sprawdzam. Glina jest, to też jest. Glina jest wykorzystywana do wypalania w piecu, do tworzenia garnków, do... Jak to się nazywa? Żeby jakąś formę zrobić, na przykład jeśli potrzebujemy odlać kowadło, żeby oczywiście, bo kowadło jest jednym z elementów, które jest potrzebne w kuźni, żeby zrobić oczywiście piec z kowadłem, żeby móc przekuwać i robić lepsze rzeczy. No ale o tym wszystkim następnym, innym razem. Jeśli wam się podobał tenże poradnik, ja was zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeśli ktoś mnie jeszcze nie subskrybuje, a chce być na bieżąco z następnymi poradnikami właśnie do tej gry, albo poradnikiem na przykład wzrasta, jeśli się interesujecie, to zapraszam do subskrypcji. No i w sumie to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym poradniku, trzymajcie się i cześć!